laleczki Cookie Luz i magiczne jednorożce. O Rety, Jelonku, troszkę wolniej, bo nie nadążam za tobą. No wiem, że zawsze musisz na mnie czekać. No ale musiałam znaleźć tę opaskę do kompletu z moją ulubioną kwiecistą sukienką. Zobaczysz, wynagrodzę ci to jakoś. Ale teraz szybciutko, bo Alicja czeka. Witaj, Alicjo! Alicjo! O, hej! Co ty taka zamyślona? Wyobrażam sobie, jakby to było rozmawiać z kwiatami. Tak? I o co byś je zapytała? Chciałabym wiedzieć, czy kłócą się o to, który z nich ma najpiękniejszy kolor. Och, to by było coś! Kwiatowe kłótnie! Wiesz co? Wpadłam jeszcze na pomysł. O, no to mów szybko! Co powiesz na zorganizowanie imprezy dla naszych cudownych zwierzaków? Przyjęcie? Świetny pomysł! Mój ukochany jelonek na pewno się ucieszy! Super! I pomyślałam jeszcze, aby dodać odrobinę magii temu. Dlatego wymyśliłam, aby zaprosić jednorożce. Jednorożce? Skąd weźmiemy jednorożce? Już ci mówię! Cookie Luz Iris i Cookie Luz Aurora mieszkają poza Doliną Cookie Luz w tajemniczym lesie. Iris jest opiekunką tęczowego jednorożca, a Aurora gwiezdnego jednorożca. O, nigdy o nich nie słyszałam. Już widzę miny naszych koleżanek, kiedy zobaczą te magiczne stworzenia. No właśnie, to będzie prawdziwa niespodzianka dla naszych przyjaciółek i ich zwierzaczków. Podczas gdy dziewczęta planowały, Roxy i Diana przypadkiem usłyszały ich rozmowę. Znowu jakieś party? I jeszcze z jednorożcami? Zawsze musi być coś ekstra, co? Nie możemy pozwolić, by znów wszystkie oczy były zwrócone tylko na nie. Musimy znaleźć coś, coś, co zrobi jeszcze większe wrażenie. Magiczna obecność jednorożców na naszej imprezie na pewno wzbogaci ten dzień niezwykłą magią. Wszystko fajnie, ale jak one tu dotrą? Słyszałam, że kiedy jednorożce decydują się odwiedzić nasz świat, tworzą tęczowy most. O, to musi być niesamowity widok. Daisy, musimy zaplanować największą niespodziankę dla laleczek Cookie Luz i ich zwierzaków. Masz absolutnie rację, Alicjo. Zrobimy dodatkowo stoiska z zabawkami dla każdego zwierzaczka. I stoisko z magicznymi smakołykami. Genialne, Daisy. Och, i musimy pomyśleć o muzyce. Może Roxy mogłaby zagrać na gitarze. Bardzo dobry pomysł. Bierzmy się do pracy, by jutrzejsza niespodzianka była najlepszą imprezą, jaką Dolina Cookie Luz kiedykolwiek widziała. Czasu mamy niewiele, więc musimy działać szybko i sprawnie. Nocą Roxy i Diana spotkały się przy ognisku, by omówić swój niecny plan. Jak zatrzymać te jednorożce przed ich przybyciem? A co powiesz na magiczną pułapkę? Mogłybyśmy zmienić kierunek tęczowego mostu, żeby zamiast na Dolinę Cookie Luz prowadził, no wiesz, w mniej przyjemne miejsce. Genialne! A co jeśli skierujemy go prosto do bagna zapomnienia? Nikt stamtąd jeszcze nie wrócił. Tylko jak mamy to zrobić? Żadna z nas nie jest aż tak biegła w magii. Może nie musimy być. Pamiętasz ten stary tomik czarów z biblioteki? Mam go ze sobą! Roxy wyjęła go szybko z plecaka. Znalazłam. Zaklęcie przekierowania. Wymaga dużo koncentracji. Ale dla mnie to łatwizna. Świetnie! Niech więc magia się spełni. Przekierujmy ten most i pokażemy wszystkim, że nie tylko jednorożce mogą być atrakcją imprezy. Przygotowując zaklęcie, dziewczęta nie zauważyły, jak zazdrość zmienia kolor ich magii na mroczniejszy odcień. Wypełnione determinacją dokonały rytuału, nieświadome, że prawdziwa magia nie pochodzi z zazdrości, ale z serca. Gdy nadszedł dzień imprezy, Roxy i Diana czekały w ukryciu, by zobaczyć efekty swojej pracy. Dziewczyny bacznie obserwowały miejsce, gdzie miały pojawić się jednorożce. Czy nasze zaklęcie zadziałało? Powinno! Zrobiłyśmy wszystko zgodnie z instrukcją. Tęczowy most powinien teraz prowadzić prosto do... No wiesz! Wow! Co za widok! Nagle tęczowy most pojawił się na niebie, ale zamiast kierować się w stronę bagna zapomnienia, prowadził prosto do Cookie Luz. Co? Co się dzieje? To nie miało tak być! O nie! Wygląda na to, że nasze zaklęcie dało trochę inny efekt. Zamiast zniechęcić, chyba stworzyłyśmy główną atrakcję imprezy. Iris i Aurora
zamiast być zdezorientowane, śmiały się radośnie, prowadząc swoje jednorożce po tęczowym torze. Och, czemu zawsze wszystko nam się komplikuje? Myślę, że nasza zazdrość troszkę namieszała. W międzyczasie jednorożce lądowały na łące. One są przepiękne! Nigdy nie widziałam niczego bardziej magicznego. Wszystkie Kukiluz i ich zwierzaczki zgromadziły się, by przywitać ich z otwartymi ramionami. Iris i Aurora podjechały do ukrywających się dziewcząt. Czy to wy stworzyłyście ten wspaniały tęczowy tor? Nigdy wcześniej nie doświadczyłyśmy czegoś tak zabawnego. Ja też muszę przyznać, że to była jedna z najbardziej niezapomnianych przejażdżek. Dziękujemy za tę niespodziankę. Roxy i Diana, zaskoczone, ale i trochę zawstydzone, wyszły z ukrycia. Cóż, to miało być coś zupełnie innego, ale cieszę się, że wam się podobało. Dziewczyny powoli zrozumiały swój błąd, a impreza kontynuowała się z jeszcze większym rozmachem. Co powiecie na przejażdżkę na naszych jednorożcach? Naprawdę? To by było niesamowite. Jakie śliczne mają włosy! I te szczoteczki do czesania grzyw! No tak, musimy dbać o swoje jednorożce. Aurora i Iris pomogły Roxy, Dianie i ich zwierzaczkom wsiąść na magiczne konie. A reszta Kukiluz i zwierzaczków zebrała się, by podziwiać ten niezwykły moment. Jednorożce uniosły się lekko nad ziemią, a ich krzywy roztaczały wokół tęczowy blask. Nigdy nie myślałam, że będę miała szansę przeżyć coś tak magicznego. Niesamowite! Czuję się, jakbym mogła latać! To było cudownie bajeczne! Och, jesteś po prostu przepiękny! Twoja grzywa mieni się jak tęcza! Trzymajcie się mocno! Mój jednorożec zabierze was na niezapomnianą przejażdżkę! To niesamowite! Czuję się, jakbym płynęła przez chmury! Wszystko wygląda tak inaczej, tak magicznie z tej perspektywy! Gdy jednorożec zaczął powoli opadać ku ziemi, Sophie objęła go mocniej, nie chcąc, aby ten moment się zakończył. Dziękuję, piękny jednorożcu, za tę przejażdżkę. Nigdy tego nie zapomnę. Cieszę się, że mogłyśmy sprawić ci radość. Pamiętajcie, magia jest wszędzie wokół nas. Wystarczy ją dostrzec. Kto jeszcze chętny na przejażdżkę na moim gwiezdnym jednorożcu? To może teraz ja z moim jelonkiem? Zapraszam, Daisy. Obiecuję, że każda z was będzie miała możliwość przejechania się na naszych kucykach.